Witajcie codziennikowi słuchacze 18 września. Dziś w książeczce z Biblią na co dzień czytamy takie wersety biblijne. Z księgi proroka Ezechiela, z 18 rozdziału, z 4 wersetu. Oto wszyscy ludzie są moi. I z pierwszego listu do Tymoteusza, z 2 rozdziału, z 1 wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Kto z Was choć raz widział film Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego? Bo mogą być wśród nas i osoby, które widziały go wielokrotnie. To bardzo ciekawy film. Dramat komediowy, w którym głównym bohaterem jest Adam Miałczyński. Zmaga się on ze swoimi natręctwami, z byle jakością życia, w którym się znalazł, którego nie akceptuje, ale też nie ma siły, by go zmienić. Ten film zawiera wiele odniesień do naszego życia. Śmieszy, a jednocześnie zmusza nas do refleksji nad nami samymi, nad naszą postawą życiową. Ile jest w nas samych z Adama Miałczyńskiego? Dlaczego jednak zapytałam o ten film? Jest w nim scena modlitwy Polaków za sąsiadów. Modlitwy przepełnionej jadem, niechęcią, zazdrością. Modlitwy, jak to wielu krytyków filmowych uznało, bardzo polskiej. No cóż, sama muszę przyznać, że choć śmieszyła mnie ta scena w pierwszych sekundach, później ostatecznie pozostawiła po sobie gorycz. Gorycz prawdziwości. Czytając dzisiejsze teksty z Biblią na co dzień, ta modlitwa mi się przypomniała. Dlatego, że przez ostatnie dni coraz głośniej wysłyszeć możemy z ust wielu prominentnych ludzi słowa niechęci, oskarżeń, zawiści. A słowa proroka Ezechiela stoją w opozycji do tego, co płynie do nas z internetu czy z telewizji. Oto wszyscy ludzie stworzeni są i zbawieni przez Boga. Każdą i każdego z nas Ojciec kocha i o każdą i każdego z nas się troszczy tak samo. To my jednak dodajemy gwiazdkę do tych słów z dopiskiem: ja jestem ważniejsza, lepsza. Mój kolor skóry, moje miejsce urodzenia, moje wykształcenie, moja praca sprawiają, że mogę się nad innymi wywyższać. Jednak Bóg przez proroka Ezechiela mówi, że każdy człowiek ma taką samą wartość. Każdy człowiek stworzony jest przez Boga. Za każdego człowieka, dodaje i zachęca nas apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, mamy się też modlić. Te modlitwy mają być jednak przepełnione miłością, błaganiem o błogosławieństwo i dziękowaniem za każdego człowieka. Choć modlitwa z Dnia Świra może nas śmieszyć, to zawiera ona wiele prawdy o nas. Bo kto z nas modlił się kiedyś za swojego sąsiada czy sąsiadkę? Za pokój w ich życiu, za zdrowie, za relacje, jakie mogą się w ich rodzinach rozpadać lub pogarszać. Nasi sąsiedzi to nasi najbliżsi. Najbliższa rodzina, jaką mamy, bo to do nich kierujemy nasze kroki, gdy w naszym życiu dzieje się coś strasznego, gdy potrzebujemy czyjejś pomocy. Oni są naszymi sąsiadami. Więc zanim dziś rano lub wieczorem uklękniesz do modlitwy, pomyśl o swoich najbliższych, o sąsiadach. Nie musimy, a może nawet nie jesteśmy, i tu bardzo się cieszę, jak aktorzy z Dnia Świra, i nasze modlitwy w niczym nie przypominają tej. Niestety nienawiść i niechęć do obcych sączy się z wielu miejsc, nie tylko z internetu. Nie dajmy się jednak im zmanipulować. Wsłuchajmy się bardziej w Słowa Boże. Niech ono będzie zawsze dla nas drogowskazem miłości i troski, zanoszonej w modlitwie o każdego człowieka, również o sąsiada. Amen.